Tadzia Hao, pozdrowienia z popołudniowego, upalnego, czerwcowego Pekinu. Dzisiaj na wideoblogu bohanowym krótkie spostrzeżenie dotyczące ostatnio bardzo popularnego w Pekinie fenomenu, a mianowicie chodzi o mobilne myjnie samochodowe. Tak naprawdę nie jest to nic nowego. Takie mobilne myjnie samochodowe powszechne są w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie, czy nawet w Polsce są spotykane. Natomiast jak to zwykle z Chinami bywa, tutaj musi być troszeczkę inaczej. Namnożyło się ostatnio bardzo dużo tych mobilnych myjni samochodowych. Można spotkać je w zasadzie wszędzie, a zamówić jest je niezwykle łatwo. W przeciwieństwie do naszych zachodnich myjni mobilnych, te tutejsze to są zwykle takie małe, elektryczne, trójkołowe wózki. W takim wózku osoba myjąca musi zmieścić cały sprzęt, a także musi jej on wystarczyć na cały dzień pracy. Zobaczmy, jak to wygląda w rzeczywistości na chińskiej ulicy. To jest samochód, który został obsłużony przez mobilną myjnię samochodową. Zakryty został folią, tak aby kiedy właściciel powróci, żeby odebrać pracę, kurz, który panuje w Pekinie, nie zniweczył trudów takowej myjni. A tak wygląda myjnia, jedna z firm. Kilka ich powstało ostatnio w Pekinie. Jak się właśnie dowiedziałem, mycie samochodu za pierwszym razem nic nie kosztuje, czyli jest promocji darmowe, a kolejne mycie to 16,90 jednorazowa opłata. Zamówić takie mycie można poprzez aplikację na telefon komórkowy lub poprzez stronę internetową. A ten osobnik myje za 9 juanów trzykrotnie. Ma troszeczkę inny sprzęt. A dlaczego ten biznes tak się im tutaj ostatnio kręci? Ano dlatego, że w Pekinie, w samym mieście Pekin jest zarejestrowanych 6 albo będzie do końca 2016 roku zarejestrowanych 6 milionów samochodów. Jeżeli do tego dołożymy powszechne zanieczyszczenie, wszędobylski kurz, no to zapotrzebowanie na takie usługi rośnie. Oczywiście nie jest tak, że każdy może sobie kupić taki trójkołowy wózek, wstawić do niego beczkę z wodą, trochę gąbek, jakąś tam folię i kompresor i wyjść na miasto myć samochody. To nie jest takie proste. Przede wszystkim stoi za tym spory kapitał. Potrzebna jest aplikacja na urządzenia mobilne, strona internetowa i marketing. Tak sobie szacuję, aby uruchomić taki serwis, potrzeba kilkaset tysięcy juanów. Jeżeli teraz popatrzymy na ceny, jakie oni proponują za jednorazowe umycie samochodu, od kilku do kilkunastu juanów, w tym wliczone są wszelkie koszta związane z biznesem, amortyzacja całego tego sprzętu, wynagrodzenie dla osoby myjącej oraz wynagrodzenie dla pracowników biurowych, którzy obsługują stronę internetową, aplikacje mobilne i tak dalej, no to żeby zarobić, to naprawdę trzeba umyć sporo samochodów. No ale jak to zwykle w Chinach bywa, tutaj chodzi o skalę. Skala jest przeolbrzymia, jak wcześniej wspomniałem, 6 milionów samochodów, ponad 20 milionów ludzi. Także przez jakiś czas ten interes na pewno będzie się tutaj kręcił. Nie byłby to w pełni bohanowy wideoblog, gdybyśmy nie nauczyli się kilku ciekawych słówek związanych z tematem. Zatem, jak jest myć samochód? Xiche, myć samochód. Jak nazywa się ta usługa związana z zamawianiem mycia samochodu pod domem? Shangmen, xiche. Shangmen, pod dom, pod drzwi, xiche, myć samochód. Shangmen, xiche. No i weźmy ostatnie jeszcze słówko, mobilna myjnia samochodowa. Yidong, xiche. Yidong, xiche, mobilna myjnia samochodowa. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten epizod bohanowego wideobloga. Zapraszam do subskrypcji.
Zapraszam do komentowania, zadawania pytań, dyskusji. Do zobaczenia w następnym odcinku Bohanowego Wideobloga. Zajdzień!